Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 45 werset. Zaledwie w przeciągu 11 tygodni od grudnia 1521 do lutego 1522 Martin Luther, żyjący w latach 1483-1546, w miejscowości Wartburg, niedaleko Eisenach, przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki. Ostatnią część powyżej wspomnianego dzieła przetłumaczył w taki sposób, w miejscu, z którego dzisiaj czytaliśmy: dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Łukasza 9,45. Natomiast Luther przetłumaczył to w swoim przekładzie: czym wypełnione jest serce, to wychodzi przez usta. Słowa te wyrażają znaną prawdę, do dziś utrwaloną w przysłowiu: co na sercu, to na języku. Dokładnie tak jest. Jeśli jesteśmy zachwyceni jakimś tematem, opowiadamy o nim. Ciężko się nam powstrzymać, trudno milczeć. Jeśli udał nam się urlop, pełni entuzjazmu opowiadamy o nim kolegom w pracy. Gdy nasza ulubiona drużyna piłkarska niespodziewanie wygrała zawody, chcemy, żeby każdy się o tym dowiedział. A w przypadku zakochanych wystarczy spojrzeć w ich oczy i chwilę poobserwować zachowanie, a staje się jasne, co kryją w sercu. Mówimy o tym, czym mocno zajmują się nasze myśli. Oczywiście dotyczy to również złych rzeczy. W Biblii czytamy: z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Tak uczy Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, 19 werset. Jako wierzący chrześcijanie również i my zostaliśmy przyjęci przez Jezusa Chrystusa. Przekonani i wypełnieni Jego osobą, pragniemy o Nim opowiadać. On bowiem cierpiał i umarł za nas. Został ukarany za nasze grzechy i zbawił nas, a teraz nawołuje: nie bój się, lecz mów i nie milcz. Dzieje apostolskie, 18 rozdział, werset 9. Kiedy pierwsi chrześcijanie musieli stanąć przed żydowskimi przywódcami, a przez to, że mówili o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, powiedzieli: my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Tak jest też i dzisiaj. Z tego też powodu ludzie, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, wciąż na nowo kierują do innych, również do Ciebie, drogi przyjacielu, słowa następującej prośby: pojednajcie się z Bogiem. Tak mówią Dzieje Apostolskie, rozdział 4, werset 20, i drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 20 werset.